miejscu! Zawodnicy Unii Leszno dotarli pod scenę przy Stadionie Smoczyka. Już za chwilę pojawią się właśnie na niej. Pojawili się na scenie przy Stadionie Smoczyka. To jest ten medal! Moi drodzy! 14-krotni mistrzowie! Kto ma złoto? Jaka Unio! Moi drodzy, teraz wielkie brawa na nich specjalnie! Po raz 14! Nie w takim kraju całym atmosfery jak jest tu. Leszczynianin duży, mały kocha swój wspaniały klub. Chociaż w kurzu nieraz siedzi, ustaw czując żużla smak. Z błyskiem w oku jazdę śledzi i z wszystkimi śpiewa tak. Hej, Unia, hej, Unia, hej, na pełen gaz. Hej, Unia, hej, Unia, wygra jeszcze raz. Unia, hej na pełen gaz. Hej Unia, wygraj jeszcze raz. Zaczynamy początki, chodźmy. Żywowcy Unii Leszno pojawili się już na scenie przy Stadionie Smoczyka w alejce prowadzącej do stadionu. A już Jarek strojem ciasno weszli parą pierwszy. Czekamy na ich pierwsze komentarze. Walkę z parkingu bramy obserwuje każdy ruch. Dobrze, że go znowu mamy. Jeden! Unię wstąpił nowy duch. Hej Unia, hej Unia. Chciałbym o tym mówić Powitajmy jeszcze raz żużlowców Leszczyńskiej Unii! Lali Adamsa był to dziś ostatni mecz ligowy w barwach Leszczyńskiej Unii. Na scenie pojawił się także Michał Konieczny. This is definitely your last appearance with the team. Yes, do you think you're gonna have a little of subbing? Look, this is my last league match for Leszno. I just like to say thank you very much. It's been 15 great years. Thank
where? Czy od czasu do czasu odwiedzisz jeszcze Leszno już po zakończeniu tej żużlowej kariery? I'll be back, 100% I'll be back. 100%. This is my second home. Janusz, ty jesteś zupełnie nową twarzą w Leszczyńskiej Unii, w barwach Leszczyńskiej Unii. Krypka jest i twoja, i moja. Czy kiedyś miałeś już takie świętowanie z okazji zdobycia medalu? Nie, nie miałem. To jest mój pierwszy raz. Spodziewałeś się tego sukcesu tak na początku, kiedy przychodziłeś tutaj do Leszna? Wiedziałem, że to będzie trudny sezon i wiedziałem, że to będzie trudny sezon. Ale ten sezon był świetny, niesamowity. Naprawdę... Nie no, było fajnie. Jarku, dla ciebie to drugie złoto wywalczone w barwach Leszczyńskiej Unii. Który medal trudniej było zdobyć? Ten pierwszy, kiedy walczyliśmy z Toruniem, czy ten dzisiejszy? Ten na pewno smakuje naprawdę świetnie, bo po prostu zrobiliśmy tutaj na stadionie w Lesznie, przy tak wspaniałych, pełnych trybunach, przy takiej atmosferze, więc ten medal jest najbardziej znaczący w tym momencie, ten wieczór, ta noc w ogóle, to, że tu jesteśmy wszyscy razem, to jest po prostu wspaniałe. Dziękujemy wam bardzo. Damian, to świętowanie trochę popsuła pogoda, ale gorąca atmosfera cały czas jest. Tak, przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować naszym wspaniałym kibicom za tak wspaniały doping, jakiego mogliśmy doświadczyć i nie tylko dzisiaj, ale przez cały sezon. Także bardzo gorąco dziękuję wszystkim kibicom za to, że nas wspomagali przez cały sezon. Myślę, że ten medal złoty, który zdobyliśmy, to jest dzięki wam i chciałbym dedykować właśnie dla was za to, że tak wspaniale nas dopingowaliście. Dziękuję bardzo. Julica, udany sezon czy czegoś brakowało? Bardzo się cieszę, że jest złoto u nas. To jest najlepsze, co się mogło wydarzyć w tym roku i bardzo dziękuję wszystkim kibicom i dzięki jeszcze raz. Gorące świętowanie trwa. Sławek, chyba nie wszystko udało się w tym sezonie. No nie wszystko w moim wykonaniu się udało, ale cieszę się bardzo, że z drużyną sięgnęliśmy ten tytuł upragniony i to też duże zasięgu też dzięki kibicom, którzy was cały czas wspierali. Postaram się, aby przyszły rok był zdecydowanie lepszy. Chcę wam pokazać, na to nie stać naprawdę. Troja, jak ty czułeś się w tym sezonie jako leszczyński byk? Ja myślę, że jestem najlepszy. Chciałem wszystkim podziękować za cały sezon. Naprawdę byliście wspaniali. A my jeździliśmy dla was i to złoto wygraliśmy dla was. Dziękuję. Ten Leszna, Tomasz Lepszy. Panie prezydencie, dziś całe Leszno świętuje. Było biało-niebieskie przez cały tydzień? Było biało-niebieskie. Wszyscy 64 tysiące, jak jeden mąż, jak jedna kobieta się cieszymy z sukcesu. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców. Dobry wieczór. Ale ja, proszę państwa, z tej sceny jeszcze nie schodzę, bo do godziny 4 rano jest dużo czasu. Ja powiem w ten sposób. Kochani, warto było pracować, aby przeżyć to, co dzisiaj. Thank you.
pozwólcie, kochani. Proszę Państwa, w ten sposób, że ja może 10 października parę słów więcej powiem niż dzisiaj, okej? A za to wszystko, co żeście naprawdę dzisiaj nam stworzyli, dziękuję moim chłopakom z tyłu i Wam, kochani. Jesteście wspaniali. Dziękuję za dwa... Ale ja dzisiaj naprawdę nigdzie nie wychodzę z Leśna. Dziękujemy naprawdę za tak miłe przyjęcie. I dziękujemy. Żużlowcy i działacze Unii Leszno na scenie przy stadionie w alejce prowadzącej do stadionu imienia Alfreda Smoszyka i zostańmy razem z nimi. Lee Adams odpływa! Tylko nie zróbcie mu krzywdy! Który jeszcze spróbuje, chłopaki? Może Janusz? Damian!